Witajcie, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Chrystus wstąpił do nieba, ale nie odszedł od nas. Tak i my już tam jesteśmy razem z Nim, choć jeszcze nie spełniło się w naszym ciele to, co jest nam obiecane. Bracia i siostry, z miłością w sercu módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus, wywyższony nad ziemię, wszystkich pociągnął do siebie. Wzywajmy Go z radością i wołajmy: Tyś Królem chwały, Jezu Chryste. Panie Jezu Chryste, Królu chwały, Ty raz ofiarowałeś się za ludzkie grzechy i jako zwycięzca wstąpiłeś na prawicę Ojca. Doprowadź zbawionych do pełnej świętości. Tyś Królem chwały, Jezu Chryste. Wieczny Kapłanie i Pośredniku Nowego Przymierza, Ty zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami. Zbaw lud, który do Ciebie zanosi błaganie. Tyś Królem chwały, Jezu Chryste. Ty po swej męce ukazałeś się żywy i przez 40 dni objawiałeś się uczniom. Umocnij dzisiaj naszą wiarę. Tyś Królem chwały, Jezu Chryste. Jezu, obiecałeś apostołom zesłać Ducha Świętego, aby byli Twoimi świadkami aż po krańce ziemi. Mocą Ducha utwierdzaj nasze świadectwo. Tyś Królem chwały, Jezu Chryste. Amen. Bracia i siostry, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, którego Syn wstąpił do nieba i otworzył Wam drogę do Ojca. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom. Niech się Wam ukaże jako łaskawy sędzia i wprowadzi Was do wiecznego dziedzictwa. Chrystus przebywa w chwale Ojca, a równocześnie jest z nami aż do końca świata. Niech Wam pozwoli doświadczać swojej obecności. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bracia i siostry, gdzie jest Chrystus, tam jest życie. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Niech Ci Bóg wynagrodzi Twoje dobre serce. Niech zmartwychwstały Chrystus oświeca Twoje drogi codziennego życia. Obdarza błogosławieństwem, a naszym zmarłym niech da udział w swojej światłości. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże!